rycerze Floriana to my. Strażacy druhowie ich miast i wsi czuwają, by człowiek bezpiecznie mógł żyć. Te początkowe słowa naszego hymnu oddają test naszej strażackiej służby. Witam wszystkich przybyłych na tą doniosłą uroczystość. Odznaczony został druh Leon Szewczyk. Odznaczonego poproszą o wystąpienie, a o wręczenie proszę prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej drucha Zygmunta Dorszewskiego. Pod oddziały baczność odznaczony przez Gąszczyków wystąp! Szanowni Państwo, akurat tak jak tutaj już wspomniane było, że dzisiaj obchodzimy dwie uroczystości. Właściwie najważniejsza to jest uroczystość Dnia Strażaka. I nie chciałbym tutaj właściwie dużo mówić, bo może bym popsuł tego, co zrobił ksiądz proboszcz w kościele, bo tak uduchowieni wyszliśmy z tego kościoła wszyscy, że naprawdę no aż miło tutaj było po prostu uczestniczyć w tej uroczystości. Chcę powiedzieć tak, jednak mimo wszystko zwrócę się również do Was, drodzy strażacy, i chcę Wam podziękować za to, że jesteście, że są wśród mieszkańców gminy Kaczory tacy ludzie właśnie, co tu Wy stoicie, oczywiście to nie są wszyscy strażacy z terenu naszej gminy, ale są wśród nas tacy ludzie jak Wy, którzy jeszcze właśnie poświęcają. Słyszymy kilka dni temu w Śmiłowie, o którym wiemy, wypadek, no niezbyt groźny pożar, ale właśnie skutki bardzo poważne, gdzie dwoje dzieci tam się poparzyło, no jedno to na szczęście nie mocno, ale drugie bardzo mocno i tam również strażacy byli obecni, ratowali te dzieci i właśnie też taka pomoc była konieczna i potrzebna. Ale jednak proszę bardzo, dzisiaj możemy obchodzić 90-lecie działalności tej jednostki strażaków i mieszkańcy tutaj Prawomyśla są dumni z tego, że właśnie są strażacy w tej miejscowości. Ja dziękuję. I na ręce tutaj pozwólcie, że tu, właśnie na forum tego większości strażaków, przedstawicieli właściwie wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy, pogratuluję tutaj na ręce prezesa wręczę puchar pamiątkowy z okazji dzisiejszego święta 90-lecia, że będzie on tutaj stał na poczestnym miejscu i będzie właśnie ten dzisiejszy dzień, ten jubileusz upamiętniał. To jest bardzo ważne, że tutaj właśnie akurat obchodziliśmy jubileusz i myślę, że te jubileusze będą obchodzone w przyszłości również z 10-lecia czy 5-lecia, ale będą obchodzone i będzie właśnie ta straż, jednostka OSP w Prawomyślu działała nie gorzej jak do tej pory. Życzę tego Wam, drodzy druhowie strażacy jednostki OSP Prawomyśl i tutaj na ręce Pana Prezesa wręczam ten puchar i myślę, że to będzie dla Was taka okazała pamiątka dnia dzisiejszego. Proszę Panie Prezesie. Listu gratulacyjnego komendanta pogotowego Państwowej Straży Pożarnej bilet skierowanego do członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawomyślu. W związku z jubileuszem 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawomyślu w imieniu własnym oraz wszystkich strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile składam serdeczne gratulacje i równocześnie dziękuję za Waszą bezinteresowną służbę, za wierność polskiej tradycji, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie choćby w sprawy najdrobniejsze, ale w rezultacie budujące autorytet i dorobek społeczny. Wasze przykładne wypełnianie obowiązków, a także zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych najbardziej doceniają mieszkańcy Waszej miejscowości, którym od 90 lat wiernie służycie. Mimo wielu występujących trudności, nigdy nie ustawaliście w statutowej i społecznej działalności. Zarządowi, wszystkim druhnom i druhom oraz działaczom Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawomyślu życzę strażackiego szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata społecznej służby. A święty Florian niech wspiera wszystkie Wasze działania. Z wyrazami szacunku, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Rafał Mrowiński.
krajobrazie polskiej wsi i małych miasteczek od przeszło 100 lat trwałe miejsce zajmują ochotnicze straże pożarne. Za pomoc w ochronie najcenniejszych wartości i życia, zdrowia ludzi oraz ich mienia w wypadku zagrożenia. Za to wszystko chcemy podziękować dziś z okazji jubileuszu 90-lecia i strażackiego święta. Thank you.